autobus ludzi, ponieważ pani Dorota jest z Białegostoku i przyjechaliśmy ją wesprzeć i walczymy o wolność słowa w sferze medycznej. Bo jeżeli mamy takie, jak tutaj, sądy nad lekarzami, to czy inni lekarze będą się swobodnie wypowiadać w tak poważnym temacie, jakim jest COVID? Bo jeżeli mamy... oni się będą bać, oni nie mają swobody wypowiedzi, dlatego mają takie sądy, więc my walczymy o wolność słowa w sferze medycznej. To byłoby na dzisiaj tyle, dziękuję.